Kylian Mbappé kłóci się, ale strzela gole, a Francja się odbudowuje i wygrywa. Anglia natomiast się kompromituje i spada z dywizji A Ligi Narodów. Fantastyczne Węgry znowu sprawiają sensację i biją faworyta. Argentyna pod show Leo Messiego kontynuuje swoją zwycięską passę. A Polska dzisiaj wylatuje do Walii. I na razie na tym zostańmy, ale o tym wszystkim sobie dzisiaj porozmawiamy, bo to jest program Mundial Raport, w którym przyglądamy się przygotowaniom finalistów do Mistrzostw Świata i przygotowaniom gospodarzy. Również do tej imprezy, która rozpocznie się za 57 dni. Jak co tydzień odliczamy te kolejne mijające dni i sprawdzamy, co się dzieje zarówno na arenach katarskich mistrzostw, jak i właśnie w obozach 32 drużyn, które na tych mistrzostwach wystąpią. A dzisiaj to wszystko omówimy sobie ze znakomitym gościem prosto z kanału Prawda Futbolu. Zawitał do nas posłaniec prawdy, jak pozwoliłem sobie napisać, tej piłkarskiej przynajmniej, Roman Kołtoń. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Roman, siłą tak mundialowo widzę ubrani, ty odpowiednio mundialowo. No tak, zobacz. Goście też mundialowo ubrani. Tak, okay, Hiszpania, każdy się ubrał w barwy swojego faworyta mundialu. No ja dziś nawiązuję do historii, wiesz, że lubię historię i gdzieś tak gościłem w Hiszpanii w tym roku i taką bluzę sobie nabyłem z taką pomarańczką, czyli symbolem. To był 12. mundial w historii w 1982 roku. Niezwykły dla Polski, bo zakończony na podium, na trzecim miejscu. Nasz ostatni medal, 40 lat już ponad. 40 lat minęło. Tej imprezy, a my wracamy znowu na mundial z nadzieją na wyjście z grupy, choć te nadzieje nam trochę zmalały, trochę nam upadły po tym, co się wydarzyło w meczu czwartkowym na PGE Narodowym. To już nie jest twierdza. Trzecia porażka z rzędu. Po Węgrach, którzy wyglądają znakomicie, o tym za chwilę. Po Belgii teraz przegrywamy z Holandią. O ile spodziewaliśmy się pewnie, trafiając na takich rywali w Lidze Narodów, że łatwo nie będzie. O tyle jednak gra reprezentacji Polski przyprawiła nas chyba wszystkich o, jak nie o ból zębów, to na pewno o duży smutek i pesymizm. Powiedziałbym tak słowami Zbigniewa Bońka. Chcemy o tym rozmawiać? Szczerze mówiąc, ja bym nie chciał o tym rozmawiać, ale dwa zdania musimy, tak już woli podsumowania. Wiesz, to jest ból i cierpienie, które muszę powiedzieć, że do końca tego nie rozumiem. Wiesz dlaczego? Bo wydaje mi się, że mamy fajny moment, jeśli chodzi o reprezentację Polski, reprezentantów Polski. Po pierwsze jedziemy na mundial, a więc to jest super moment, bo tylko 13 drużyn z Europy jedzie na mundial, prawda? Czyli jak jedzie 13 drużyn z Europy, no to my jesteśmy absolutnie w elicie, jesteśmy wyróżnieni. I teraz tak, jesteśmy w tej 13, która jedzie na mundial i mamy jakby awans kosztem Szwecji z nowym selekcjonerem, który jest niesamowicie mocny po marcu. On się też czuje mocny, pamiętamy. Czuje się mocny, ale okej, może się czuć mocny, ale ja uważam, że on był mocny. My jako Polska jesteśmy mocni. Czesław Michniewicz jest mocny marcem, prawda? Awansujemy kosztem Szwedów, wiesz, takiego rywala, który naprawdę cały czas problemy, ciarki, kłopoty, historia nas dobija, ale też całkiem niedawna historia nas dobiła na Euro 2020-2021. Ci Szwedzi nam się jawią jako ktoś, kto właśnie może nas pozbawić mundialu. Tymczasem to my Szwedów pozbawiamy mundialu. I teraz tak, mamy sukces, na którym powinniśmy bazować. Co się dzieje z reprezentacją i samym selekcjonerem w czerwcu? On jest osłabiony. Czerwcem to jest paradoks, że czerwcem jest naprawdę mocno osłabiony. Ja takie nagranie zrobiłem, to było przełom sierpnia i września z Alicante, bo gdzieś mnie naszło, żeby właśnie zdiagnozować sytuację w kontekście jakby pracy selekcjonera. Że Czesław Michniewicz mocny marcem, osłabiony czerwcem i jak zagospodaruje wrzesień, prawda? No i niestety zaczął w stylu czerwcowym pod tytułem ja się boję. Ja tego trochę nie rozumiem, bo Czesław Michniewicz to jest inteligentny gość i wydaje mi się, tak jak się nie bał Szwedów, miał na to pomysł, miał pomysł na Rosję, życie przyniosło inne rozwiązanie, prawda? Nie było tego półfinału, musiał się zmierzyć ze Szwedami. Zagospodarował to świetnie. Naprawdę, oddajmy to Michniewiczowi. Ten mecz w Chorzowie to był świetnie rozegrany mecz przez też selekcjonera. Oczywiście na murawę wychodzą piłkarze, ale trener musi pomóc. Czy był to Górski, jakbyśmy przywoływali, czy Antoni Piechniczek,
jakbyśmy nawiązali, były momenty, w których to trener decyduje, prawda, o składzie, taktyce, mentalności, albo dobierze dobrze, albo jest porażka, prawda? Jak dobierze dobrze, to jest wielka szansa na zwycięstwo i często to się sprawdziło. I teraz tak, Gniewicz dobrze zarządził meczem ze Szwecją. Mamy pewną bazę, na której można jakby budować, ale sam Czesław Michniewicz porzuca tą bazę. Taktykę na przykład, prawda? On zrywa z taktyką czwórka w obronie, albo inaczej, czasami ją wykorzystuje, na przykład w Rotterdamie z Holendrami, gdzie jest 2-2, fight niesamowity, ale tej taktyki nie stosuje w innych spotkaniach. Mamy dwa mecze trochę nas dobijające i zaskakująco podobne, ja bym powiedział. Belgia w Warszawie i Holandia w Warszawie. Nawiązałeś do tego, do tej twierdzy, która przestała być twierdzą, bo to jest Węgry jeszcze za Paulo Souzy, prawda? I teraz dwa mecze Czesława Michniewicza na PGE Narodowym, czyli Belgia 14 czerwca i Holandia 22 września. I ja tego do końca nie rozumiem. Naprawdę można było te mecze rozegrać inaczej. I tu już jest rola trenera, żeby to rozegrać inaczej. Oczywiście na koniec wychodzą na boisko piłkarze. Piłkarzy też nie chcę zdejmować z nich odpowiedzialności. Natomiast wydaje mi się, że jest przełomowy, bardzo decydujący moment teraz zarządzania kryzysem przez selekcjonera i całą tą ekipę. Mówisz, że Czesław Michniewicz wychodzi z, pod hasłem ja się boję. Rzeczywiście jakby trochę zraził się, kiedy chciał pójść na ciosy z Belgią na wyjeździe, tak? I za chwilę gramy z Holandią, walczymy o remis, to się udaje, tylko też pamiętajmy, że tam jest też obrona Częstochowy, tam jest ogromna pomoc Łukasza Skorupskiego, duże szczęście. Jakby ten mecz potrwał jeszcze z 10 minut, to może byśmy przegrali ten mecz 2-3. Dużo mądrzejsza Holandia przyjeżdża na to spotkanie, ale po tym meczu z Belgią, kiedy dostajemy łomot, bo chcemy z nimi powalczyć, Czesław Michniewicz przestawia nas na 3-4-3, de facto na 5-4-1 w fazie defensywnej. Co tu kryć? Robert Lewandowski też się frustruje, jest osamotniony, ma mniej strzałów niż za Jerzego Brzęczka nawet średnio na mecz. 0,69 strzała w meczach z Belgią i Walią na mecz. Jeden kontakt z piłką w polu karnym w meczu z Holandią. No i teraz co z tym wszystkim zrobić na mecz z Walią? Czy znowu my jedziemy tam się bronić, bo nic nie musimy, bo to oni muszą przycisnąć, a my możemy czekać z kontrami? Czy my się będziemy już tak bać? To znaczy, wiesz co, to i Meksyku, i to jest i dokładnie, wiesz co, nie, i to jest dokładnie diagnoza, którą chciałem postawić. Ja oczywiście jestem dziennikarzem i jak to mówi Zbigniew Boniek na przykład, wy jesteście mądrzy po meczu. No często jesteśmy mądrzejsi po meczu, natomiast przed meczem też mamy swoje wnioski. I to nie jest tak, że nie możemy dyskutować. Ja sam z Czesławem Michniewiczem miałem przyjemność, bo to jest przyjemność rozmawiać z Michniewiczem. Słuchaj, tak jak on rozgrywa takie spotkanie z dziennikarzami w PZPN-ie. To są 2 godziny, gdzie można zadać każde pytanie. Ja to bardzo szanuję, bo uważam, że to był pewien problem. Może Paulo Souzy nie, bo on w sumie na tych konferencjach się wypowiadał, bo bardzo też wchodził w szczegóły, prawda? Natomiast dzisiaj gdzieś świat to jest świat komunikacji, siłą rzeczy, prawda? I Michniewicz komunikuje się normalnie z dziennikarzami. O każdej kwestii personalnej czy taktycznej można z nim porozmawiać, prawda? I on na koniec, to on decyduje, prawda? Nie my dziennikarze, czy nie eksperci występujący w telewizjach, czy nie kibice, którzy gdzieś wystawiają swoje składy w mediach społecznościowych. Natomiast wydaje mi się, że Michniewicz dzisiaj bez podpowiedzi z zewnątrz, on zagra odważnie. Jestem o tego pewny. Zagra odważnie, żeby wygrać i przywrócić jakby odpowiedni klimat i nastrój w drużynie narodowej. Dodać pewności siebie tej drużynie. Jestem pewny, że w kart zobaczymy odważną Polskę, taką coś jak z Holandią. Ty mówisz oczywiście, że tam Skorupski nam pomógł, że cisnęli nas niemiłosiernie, ale też wiesz co, widziałem fight. No przynajmniej wychodziliśmy z kontrami, przynajmniej to nam się udawało. Ale wiesz co, tam było też agresja w każdym momencie. Czesław Michniewicz ma takie powiedzenie w stosunku do obrońców, w kontakcie. Słuchaj, ja to przesłuchałem kilkanaście razy na tej spotkaniu z dziennikarzami przy Bitwie Warszawskiej w siedzibie PZPN-u, a później jeszcze zderzyłem się w korytarzu PZPN-owskim z Czesławem Michniewiczem i rozmawialiśmy o niektórych personaliach i cały czas powtarzał w kontakcie.
wiesz, no dzisiaj futbol to jest cały czas i nie będzie mniej gra kontaktowa. To jest gra kontaktowa. Oczywiście dzisiaj trochę inaczej interpretujemy faul niż za czasów, nie wiem, Grzegorza Laty czy Zbigniewa Bońka, prawda? Bo to często wtedy była polowanie na kości i żółtą kartkę nie tak łatwo było dostać, a teraz żółtą kartkę można dostać błyskawicznie, a już okolice twarzy, łokieć czy coś, no to jest od razu żółta, prawda? Natomiast futbol się zmienia na naszych oczach w sensie sędziowania, odbioru, tego pomocy telewizyjnej, VAR-u, etc. Przepisów też bardzo się zmienia. Tak jak kiedyś były, ja miałem wrażenie, przepisy, ja już jestem ponad 5 dekad na tej planecie, miałem wrażenie, że zasadnicza zmiana w przepisach piłkarskich jest raz na 10 lat, a teraz jest co roku często zmiana przepisów, która dziś wpływa na nasz odbiór tego meczu. Natomiast muszę powiedzieć, że my nie możemy się bać. Musimy grać w kontakcie. Zabrakło takiego, wiesz, na koniec ta drużyna tak, miała niby ofensywny skład, a grała defensywnie, prawda? Ale grała defensywnie bez agresji. Grając defensywnie bez agresji byliśmy skazani na to, co zrobią Holendrzy z piłką i co zrobią z nami. I Holendrzy z nami zrobili, co chcieli, tak naprawdę wygrali dość łatwo na naszym narodowym. Zabrakło fajtu, naprawdę. To jest element gry w piłkę niesamowicie ważny. No wymieniłeś te liczby Lewandowskiego, dla Roberta to jest ból. Taka gra reprezentacji, słuchaj, no to wiesz, spójrzmy na liczby za Nawałki, prawda? To jest 40 meczów, 37 bramek. Bardzo podobne liczby ma za Paulo Souza. Jeszcze lepsze w stosunku gola czy asysty w sensie minutowym. Jeszcze lepsze bilanse są Roberta za Souza, ale bardzo podobne do Nawałkowych, nazwijmy to. Natomiast diametralnie różne są za Brzęczka. Już nie wspominam o Fornaliku czy Smolniku. Taka teza mi przyszła teraz do głowy, bo przyszła Proszę. Liga Narodów, tak. Przyszła pierwsza dywizja dla Polski, siłą rzeczy mamy ranking i przyszli trudni rywale. A na trudnych rywali my już nie po prostu, tak jak mówisz, boimy się, nie umiemy, mierzymy siły na zamiary. Grać tak, jak graliśmy w eliminacjach za Nawałki, kiedy strzelaliśmy dużo goli i jak graliśmy za Paulo Sousy, który chciał grać ofensywnie i wtedy Robert Lewandowski był, mam wrażenie, najszczęśliwszym Robertem Lewandowskim w kadrze w tych ostatnich latach. Czasy Jerzego Brzęczka i teraz Czesława Michniewicza to są czasy jednak pragmatyzmu reprezentacji polskiej, gry bardziej na wynik, gry po prostu bardziej defensywnej. No, ostatecznie siłą rzeczy ten wynik czasami nie przychodzi, tak jak... No właśnie, a sam się spuentowałeś, Radek, bo w tym znaczeniu, że... Ani nie ma wyniku... Tak, że to jest gra na wynik bez wyniku, prawda? Bez efektu. No to jest strasznie przykre. Ja uważam, że to jest zasadniczy błąd jakby w wykorzystaniu Roberta Lewandowskiego, bo teraz tak, każda drużyna to są na koniec piłkarze. Ja wiem, że trener może pomóc, natomiast wychodzą na murawę, nie wiem, Dejna z Lato, Szarmachem, Gadochą, prawda, Kasperczakiem, Maszynem. W zapiechniczka wychodzi w linii pomocy, nagle Kupcewicz się objawia w czasie turnieju, a towarzyszy mu Lato, Bumcol i Matysik, prawda? W ataku jest Boniek i Smolarek i to oni muszą rozstrzygnąć mecz, być o nie być z Peru czy z Belgią i z Sowietami, nie? To tak samo teraz, wychodzą piłkarze, ale teraz tak, jeśli trener myśli tak, jak nie przegrać? Wystawiając niby ofensywny skład, a który ma się poruszać i zabezpieczać, przesuwać. Ty nawet przekształciłeś, ja się z tobą absolutnie zgadzam. Wiesz dlaczego? Bo zrobiłem kilka zdjęć z trybun narodowego w trakcie spotkania i dokładnie do naszych potrzeb analitycznych prawdy futbolu jest piątka w obronie, czwórka piłkarzy przed tą formacją. Jest taki, wiesz co, ja napisałem nawet na naszej grupie WhatsAppowej prawdy futbolu w trakcie meczu. Znowu gramy Belgię z narodowego, czyli tak. Belgia z narodowego to jest Holandia na narodowym teraz i przesuwamy się, gramy w dwóch blokach obronnych, lewy jest odcięty, jest takim obcym ciałem w drużynie, gdzie lewy to powinien być największym herosem tej drużyny. Musimy dać mu życie jako drużyna narodowa, tak? I to nie jest tylko, że lewy się frustruje. Ja myślę, że wszyscy się frustrują. Ta drużyna się frustruje, że nie wykorzystuje lewego, bo dzisiaj zobacz, jak troszeczkę inaczej abstrahuje od odejścia Sousy, bo Sousa uciekł z okrętu w trakcie, Twoja wola, panie. Ale kapitan nigdy nie powinien tak zrobić, więc na koniec Sousa zawsze będzie B w historii polskiej piłki. Natomiast jeśli zaczniemy rozmawiać o tym, co Sousa wniósł w sensie piłkarskim, taktycznym, myślenia, sposobu gry, wykorzystania Roberta Lewandowskiego. Lewy udzielił wywiadu, słuchaj, to jest niesamowite, szkoda, że tego cytatu nie przyniosłem na piśmie, bo on by bardzo przemówił do wyobraźni. W styczniu 2022 roku Robert Lewandowski udzielił wywiadu
jako piłkarz roku piłki nożnej. I tam jest expressis verbis napisane, jak on docenia Paulo Souza. A to już było po ucieczce Paulo Souzy, czyli on abstrahuje od tej ucieczki, a jakby docenia wkład Souzy w sposób gry. No i wyniki. Jakie były wyniki? Oczywiście przegraliśmy Euro, trochę nieszczęśliwie bym powiedział, tocząc w boje, no ten mecz ze Słowacją zdecydował i tak dalej, ale później nie było wstydu. To były fajty z Hiszpanią czy ze Szwecją. Tu jest 1-1, tu jest przegrana 2-3, ale mieliśmy wrażenie, że ta drużyna no, toczy niesamowite boje. Słuchaj, jesień, to oddajmy. Jesień zabiło jakby entuzjazm w stosunku do Souzy dopiero ostatni mecz z Węgrami. Bo tak naprawdę, jeśli wygrywamy wysoko z Albanią na Narodowym, narzekamy, ale jest 4-1. Jeśli gramy z Anglią na 1-1, tocząc niesamowity bój i to jest bój, który przynosi nam punkt. Jadąc do Tirany, wygrywamy 1-0, ale też nie mam wrażenia, że my jesteśmy zagrożeni w tym meczu, tak? My gramy bój z Albańczykami, którzy mają swoją drużynę i swoje ambicje. Jesteśmy w stanie tam wygrać po efektownej bramce, 3 punkty sobie dopisać. Dopiero rozegranie meczu z Węgrami, jakby znowuż po Euro, to jest kolejne takie popsucie trochę obrazu Souzy. Natomiast Souza miał świadomość wykorzystać lewego, dostawić mu drugiego napastnika. Były mecze albo fazy spotkań, że było 3, wiesz, Budapeszcie z Węgrami wrzuca. Natomiast Zbigniew Boniek w rozmowie z tobą postawił taką karkołomną, aczkolwiek prawdziwą tezę, że gdyby nie ta porażka z Węgrami, no tak, by wyglądała zupełnie alternatywna wersja na mundial. Tak. Alternatywna wersja historii. Może byśmy w ogóle na mundial nie pojechali. Uprawniona, bo na koniec pewnie by była to inna ścieżka i tak dalej. Natomiast no, mówię, no, to jest trochę takie science fiction futbolowe. No dobrze, natomiast jeszcze słuchałem tej rozmowy Zbigniewa Bońka, a sam uczestniczyłem wczoraj na Twitchu Prawdy Futbolu w rozmowie bardzo ciekawej z Filipem Modrzejewskim i Michałem Trelą, który jak zawsze miał wiele ciekawych przemyśleń taktycznych. No i tutaj rzucają nam się... Ognia daliście, bardzo mi się to podobało. Dwa nazwiska rzuca. Ognia takiego intelektualnego. Jestem za takim rozmową. Pewnie, że tak. Jestem też za tym, wiesz co, ja uważam, że w sztabie musi być u Michniewicza taka rozmowa. Taka właśnie, wiesz co, na koniec my sobie, kibice żyją reprezentacją. To jest mega coś, co buduje koniunkturę na futbol i tak dalej. Ale na koniec ten sztab, to musi być, ja sobie nie wyobrażam, żeby dzisiaj, nie wiem, mógłbym nazwać Dawidziuk i wszyscy, którzy pracują, prawda, w sztabie Michniewicza, to moim zdaniem, jak ja bym był Michniewiczem, to zapaliłbym ogień. Podpalił ogień tak, jak żeby się pospierać. Panowie, o co tu chodzi? No bo jest źle, ale na jakiej zasadzie jest źle? Przecież dlaczego jest tak źle, skoro było tak dobrze? To nawiązanie do sztabu też Luisa Van Hala, tak, który mówi, jak ja bym chciał, żeby wszyscy mi przytakiwali, to ja nie potrzebuję. Nie, no to tak koniec, jak spojrzałem na ten sztab Luisa Van Hala, gdzie... Mówi, ja potrzebuję ludzi, którzy... Ale to jest w ogóle... W kontrę, w dyskusję. Dokładnie, Radek, ale tam jest właśnie, Blind, od tego chciałbym tam jest Edgar Davids, prawda, tam jest Franz Hook. To jak ja popatrzyłem na ten sztab Louis Van Hala, mówię, wow, jak najbardziej. Natomiast chciałbym tutaj właśnie wyjść od tych dwóch rozmów, bo jasno mówi Michał, że powinniśmy powoli rozważać grę bez Kamila Glika. Oczywiście po mundialu, bo to nie jest moment. Zastrzega się jednak, że czas. Okay. A Zbigniew Boniek z kolei nie powiedział tego wprost, ale też zwraca uwagę na grę defensywnego pomocnika reprezentacji Polski, czyli Grzegorza Krychowiaka. Mamy takie dwa filary, które stanowiły o sile tej reprezentacji, kiedy były w swoim najlepszym momencie kariery. To było 6 lat temu. Tak. Natomiast dzisiaj trochę piłka wygląda inaczej. Dzisiaj piłka jest szybsza, dzisiaj inaczej wygląda gra nowoczesnego środkowego obrońcy niż gra Kamila Glika. I inaczej wygląda gra nowoczesnego defensywnego pomocnika niż gra Grzegorza Krychowiaka. To nie są moje słowa. O Gliku to są słowa Michała Treli, o Krychowiaku to są słowa Zbigniewa Bońka, ale ja się pod nimi podpisuję. Gra tych dwóch zawodników trochę stanowi dzisiaj balast dla reprezentacji Polski, która chce wychodzić z szybkimi atakami, która chce sobie radzić z rywalami takimi jak Holandia, którzy przyspieszą grę, zagrają na jeden kontakt, którzy mają szybkich, dynamicznie poruszających się napastników, a nie wieżowców. I mamy ciężary, i mamy problem. Znaczy to, okej, okay, bardzo tylko ciekawe wszystko, tezy. Ja wiem, natomiast, że to wszystko po mundialu, to jest wyczytanie. Ja bym w ogóle bronił absolutnie tutaj tych dwóch piłkarzy. No dobrze, no wiesz dlaczego? W tym znaczeniu nie dlatego, że ich znam tyle lat, bo znam ich po 10 lat. Przeżyłem z nimi i górne chwile, i chmurne momenty, no różne były momenty w tej kadrze. Ale wiesz co? Ja bym ich akurat, tych dwóch piłkarzy, absolutnie przed mundialem nie podważał. Na miejscu Michniewicza to w ogóle. Bym nie, tylko no ja też nie mamy lepszych. Wiesz, na koniec, po pierwsze nie ma lepszych, naprawdę, bo
świadomość klika. Słuchaj, miałem okazję rozmawiać z Kamilem w trakcie letnich przygotowań. On miał najtrudniejsze przygotowania. One nie dały efektu do końca. Trener teraz przegrał 2 mecze. Fabio Caserta został zwolniony. Przychodzi Fabio Cannavaro, ale to nie o to chodzi. Glik jest tak wyżyłowany, tak fizycznie przygotowany. Tego nie było widać z Holandią, ale moim zdaniem to pójdzie w górę. Wiesz, po prostu być może za trudne były te przygotowania. Nawet nie tyle, że do samego Glika, co dla całego Benevento, bo oni powinni liderować, mając taką kadrę albo być w czołówce Serie B, walcząc o awans, bo Benevento jest budowane na awans do Serie A. I teraz tak, Kamil Glik jest po prostu za chwilę, to co mówi Michniewicz, gra w kontakcie. Słuchaj, całe życie Glika to jest gra w kontakcie. On się nie boi wejść twardo, agresywnie, w decydującym momencie, przerwać, przeciąć i tak dalej. Ja uważam, że z Glikiem ustalmy tą kadrę na nowo, zdefiniujmy tę kadrę na nowo w sensie systemu taktycznego. Wróćmy do meczu ze Szwecją. Ustawmy czwórkę w obronie. Glik musi być liderem. Szczęsny w bramce, Glik lider defensywy. Nie podważajmy go. Kibice mogą. Jasne, dziennikarze mogą. Natomiast na koniec no byłoby szaleństwem odsunięcie Glika. Oczywiście Krychowiak, to co powiedziałeś. Słuchaj, ja mam dyskusję, bo ja mam takiego przyjaciela, Janek Grzegorczyk, który zupełnie z boku to jest pisarz, ale fantastyczny, który redagował moje książki, czy o Dejnie, czy o Bońku, czy o reprezentacji. Zawsze dyskutujemy w różnych aspektach, o różnych sprawach. To co ja go nasłuchałem się w kontekście Krychowiaka, Chryste Panie, to on zawsze mówi, dzwoni mu i tak, nie no Krycha, znowu się położył z tą piłką. Ile razy można trzymać tą piłkę i ciągle się położyć taki z nią? Taki ma styl. Taki ma styl. Natomiast wydaje mi się, wiesz co, Krychowiak, on potrafi w określonych meczach podnieść się na niebywały poziom. Potrafi zawalić mecz ze Słowacją, ale potrafi być herosem ze Szwecją, prawda? I ja będę wierzył, że Krychowiak przy jego fizyczności może być herosem z Meksykiem, Arabią Saudyjską czy Argentyną. Oczywiście, gdybym jako trener tu bym się zastanowił cokolwiek, jak Glika w ogóle bym się nie zastanawiał, to jakbym widział, że Bielik jest w świetnej dyspozycji, przy jego też fizyczności, grze w kontakcie, a zarazem technice, łatwości dryblingu, zagrania do przodu, prostopadłej piłki, właśnie tego nieholowania piłki a la Glik, a la Krychowiak do tyłu, wiesz, że Krycha, zastawka, bierze na plecy, nawet go pofaulują. Na koniec on głupio rzadko traci piłkę, raczej go sfaulują. Czasami jak Zbigniew Boniek mówi, Krychowiankę zagra, ale okej. Okay. Natomiast myślę, że Krychowiak tak zadba o swoją dyspozycję, żeby na ten 22 listopada być w top formie i stanowić ważny element tej drużyny. Też paradoks, ktoś mi wczoraj przypominał, że powiedział to Czesław Michniewicz, ja aż tego nie sprawdziłem, ale podobno powiedział po meczu ze Szwecją, że Krychowiak u niego gra zawsze. Także przywołuję, że jednak może był entuzjazm chwili wprowadzenia Krychy, który wywalczył karnego, ale kto dzisiaj sobie, ja otworzyłem sobie ten mecz po czasie. Chciałem zobaczyć jeszcze raz, wiesz, nie takim okiem, wiesz, nerwowego czekania. Ale Krychowiak wszedł dopiero z ławki. Dobra, ale cała druga połowa. Jasne, i grał karnego, który dał nam... Ale grał wielki mecz, grał wielki mecz. Glik to w ogóle grał w skali 1-10-10. Z tą kontuzją, wiesz, heroiczna postawa w kontakcie, tak jak Gliku potrafi. I Krycha też w tym meczu był herosem. Wydaje mi się, że problemy są gdzie indziej. Jak najbardziej, zwłaszcza przy obecnych problemach też kadrowych w środku pola, które mamy, co tu kryć. Zerkamy oczywiście na czat, tam jak zawsze ciekawa dyskusja, ta dyskusja jest jeszcze ciekawsza, kiedy reprezentacji Polski nie idzie, to taka jest prawda. Joachim Lang pisze, panie Romanie, siedziałem u pana w restauracji w Alicante, pyta, czy odwiedził pan historyczny stadion. Oczywiście. Dobra, ale o tym oczywiście odpowiada oczywiście. Roman, o tym będzie jeszcze okazja porozmawiać. Nico Perez, legenda polskiej piłki, naprawdę, no, to jest stadion mundialu, gdzie zdobyliśmy trzecie mecze. Miejsce. Jak ja patrzyłem na te bramki, słuchajcie, to jak Boniek zagrywa do Szarmacha, ten uderza od słupka do bramki, prawda, Majewski głową po dośrodkowaniu Kupcewicza. Kupcewicz, fenomenalne uderzenie z rzutu wolnego. Wszystko pamiętamy. W tej pamięci Janusz. Ja nagrałem tam pod tym stadionem taki historyczny live właśnie na rocznicę, bo wydaje mi się, dziś futbol składa się też z historii. Nawiązanie do tych historii jest piękne. Też celebrowano teraz olimpijczyków na naszym narodowym z 72 czy 92 natura rzeczy, no z czegoś się ten futbol współczesny też bierze.
I właśnie o tych sprawach okołopiłkarskich teraz sobie porozmawiamy. O tym, co od początku tygodnia działo się wokół reprezentacji Polski w Warszawie, wokół czy na PGE Narodowym, przechodząc do takich spraw organizacyjnych. A za chwilę wrócimy już do tego, co czeka nas jutro i porozmawiamy jeszcze o personaliach i składzie na mecz z Walią. Ale teraz krótkie podsumowanie. W poniedziałek rozpoczęło się zgrupowanie reprezentacji Polski w Warszawie, a we wtorek Andrii Szewczenko symbolicznie przekazał Robertowi Lewandowskiemu opaskę kapitana reprezentacji Ukrainy przed mundialem. Widzimy obrazki teraz z tego wydarzenia. Ty, Roman, też tam byłeś. Taki ładny, ładny gest za wsparcie całe, którego Robert Lewandowski udziela, o którym on sam też później mówił narodowi ukraińskiemu w tym trudnym dla niego czasie. W środę Robert Lewandowski znowu przyjechał na PGE Narodowy. Tym razem już nie wchodził do środka, bo na zewnątrz, na tej koronie wokół stadionu, odbyło się odsłonięcie oficjalne tablic odlewów stóp wybitnych reprezentantów Polski, trzech. Roberta Lewandowskiego właśnie, króla PGE Narodowego, jak powiedział prowadzący to wydarzenie, Łukasza Piszczka i Jerzego Dudka. Co widzimy na obrazku? 60 meczów reprezentacji Jerzego Dudka, 66 Łukasza Piszczka, a licznik Roberta Lewandowskiego cały czas bije, niech bije jak najdłużej. No w przypadku Dudiego to oczywiście również odlew dłoni, no bo przecież mówimy o bramkarzu. Natomiast to było w środę, a w czwartek do Polski dotarł Puchar Świata. Właśnie to, o czym też, Roman, mówiłeś. Przyleciał do nas z Belgradu, z Serbii. Towarzyszył mu mój reprezentacyjny kolega Marcel Desailly, mistrz świata z 98 roku, ambasador tych mistrzostw. Możemy teraz posłuchać właśnie, co mówił Marcel Desailly. What a pleasure to be here in Poland, especially for the FIFA World Cup Trophy Tour. You know, it's a dream. I mean, every time I see it, it's something very special. Touch my heart every time. You know, it's been long that France have won this trophy in 98, but you still have the memory and the intensity of it. This is something very special for every single one who won it. It's dream, so it's something very special, just amazing. I mean, every time we talk about World Cup, it's like, oh, people come around me, it's like they still have a little bit of water in their eyes because the emotion is there. It's something very strong. So it's just amazing to see also your potential for this World Cup. Yeah, we are here for an important match where you have to build up, you know, the team to eventually be more competitive. And I'm sure with all the stars that you have, the Milik, the Lewandowski and the Chesney, I'm sure you project yourself into the competition to enter into it very well and try and pass the first group stage where everything can happen afterwards and get to the beauty of winning it. Optymistyczne słowa Marcela Desailly, ale to było jeszcze przed meczem Polska-Holandia. Dzisiaj puchar opuszcza Polskę, skieruje się do Holandii właśnie, gdzie spędzi niedzielę, a potem poleci do Danii. Następnie odwiedzi wszystkie kraje europejskie, które wystąpią na Mistrzostwach Świata. Jest ich 13, jak wspominał Roman, a później wybierze się do Ameryki Południowej. I jeszcze w piątek to, co się działo, to, o czym mówiłeś, święto piłki nożnej, zorganizowane przez Mazowiecki i generalnie Polski Związek Piłki Nożnej z okazji 10-lecia stadionu, ale też z okazji 30 lat od srebrnego medalu medalistów olimpijskich w Barcelonie i 50 lat od złota w Monachium. I tam różne mecze pokazowe, zwieńczone to wszystko meczem gwiazd Polska-Portugalia. Później na Instagramie widziałem, że panowie również się dobrze integrowali, bawili razem. Nie było żalu między reprezentacją tą, która w 2002 roku z kolei 20 lat temu wpakowała nam 4 bramki na Mistrzostwach Świata w Korei i Japonii. Roman, jeszcze jedno pytanie chciałem, jeszcze jedną sprawę chciałem cię zapytać z tych spraw pozasportowych, a za chwilę wrócimy do piłki stricte. Co zrobić z atmosferą na PGE Narodowym, która jest smutna? Jak mecz nie idzie, to stadion nie niesie. No ja wiem, tylko że na koniec, wiesz co, to drużyna musi też pomóc trochę. Jak nie ma fajtu, jakby był fajt, jestem przekonany, że ta publiczność inaczej by reagowała. Ci ludzie przychodzą z nadzieją. I muszę powiedzieć, że normalny kibic, słuchaj, mimo wszystko ma bardzo dużo cierpliwości. Ja wiem, na Twitterze pewnie ci, którzy tam się często wypowiadają, mają mniej cierpliwości, ale taki kibic, który idzie na reprezentację, on ma bardzo dużo cierpliwości, ale jednego wymaga, walki.
Jak tego brakuje, jak masz wrażenie, że ta drużyna przesuwa się, porusza, ale nie ma walki o piłkę, nie ma takiego, wiesz, serducha. Ja nie widziałem serducha, naprawdę, ani z Belgią. Wtedy Czesław Michniewicz tłumaczył nam, że no z Belgią to był czwarty mecz w czerwcu, bardzo trudne zgrupowanie, kilkunastodniowe, na sam koniec sezonu, tuż przed wakacjami, rozumiesz? No to jeszcze można to jakoś uzasadnić. No to teraz, jak z Holandią, widzisz, że ci piłkarze tylko przesuwają, a nie walczą. No to... Słyszę pomeczowe wypowiedzi. Słyszę nawet Czesława Michniewicza w kulisach, łączy nas piłka teraz w szatni po meczu. Piłkarze mówią, że drugi gol zdobyty w naszym dobrym momencie po okazjach Milika i strzale Szymańskiego po kontrze. Tam mieliśmy dwie okazje. Nasz błąd w wyprowadzeniu, drugi gol dla Holandii i to zabiło mecz. Nie. Ale zaraz, to była 60. minuta. No panowie, walczycie o bilety na mundial w Katarze. Słuchaj, bramka co jest grane? Mamy bramka kontaktowa. Godziny. Wiesz, jak jest w futbolu. Bramka kontaktowa powoduje cuda. Holendrzy przegrywali z Polską chyba 0-2, tak? I za chwilę tak było jest. 2-2. No to jest tak, na koniec tyle historii przeżyliśmy, za nawałki, tyle dramatycznych meczów, których, nie wiem, ze Szkotami dwa razy po 2-2, prawda? No to były coś nieprawdopodobnego, co się działo, czy na Murawie Narodowego, czy w Glasgow. No albo walczysz, tak? Albo nie. I kibice to czują. Na koniec wiadomo, że te telebimy, coś... Ostatnie pół godziny to była umieralnia, a ja tego nie jestem w stanie tego zrozumieć. No, ale, trzy mecze przed mistrzami świata. Ale to też... Ja mówię o boisku, o grze naszej reprezentacji. No właśnie. Halo, mamy jeszcze pół godziny, to nie jest gol wpakowany. Dlatego jestem przekonany, że w Cardiff będzie fight. Jeśli Cardiff nie byłoby fightu, takiego boju z serduchem każdego piłkarza, to znaczy, że ta drużyna w ogóle nie funkcjonuje w żadnym aspekcie, a nie wierzę w to. Nie wierzę w to, bo na koniec ona zafunkcjonowała ze Szwecją w Chorzowie. Wiesz, to był ten moment próby i ten moment próby powinien dać efekt, ale kto popsuł leciutko ten moment próby? Niestety trener, bo jeśli trener wprowadza chaos personalny i taktyczny, nie bazuje, powiesz tak, sam trener, słuchaj, nam dziennikarzom tłumaczy tak, panowie, ale ja nie mam Modera, nie mam Bielika, nie mam Góralskiego, a więc trójki pomocników. Ale gdybym chciał wystawić taktycznie tą drużynę albo personalnie zbliżoną do Szwecji, to bym to zrobił, prawda? Natomiast trener idzie w mnóstwo prób, mnóstwo eksperymentów i tym samym ta drużyna nie ma pewności, która mogłaby bić po takim meczu ze Szwecją od tej drużyny. Czysty Czesiu, użytkownik, pisze. Anglicy mają tyle samo bramek, co San Marino i nikt u nich nie płacze, że spadli do dywizji B. No to Czesiu, nie śledzisz angielskich mediów, bo tam już jest zwalnianie Garetha Southgate'a, także spokojnie, że nikt u nich nie płacze. Natomiast Tomasz Marszałek pisze, proszę nie panikować, z Walią będzie 1-0. Podziela twój optymizm. Ja mam z tym problem, ale o tym za chwilę. Myślisz, że przegramy z Walią? Myślę, że jest to niewykluczone. Myślę, że mieliśmy problemy z drugim garniturem Walii, która miała u siebie, która miała w głowie za chwilę mecz baratowy o Mistrzostwa Świata. Widzisz... A teraz Walia gra o wszystko u siebie i zagra prawdopodobnie pierwszym składem i dużo lepiej wyglądała z Belgią na wyjeździe niż my. Tu jest wiele różnych... Zgadzam się. Natomiast jeden argument jeszcze. Ale to też, pamiętasz mecz we Wrocławiu? To był mecz eksperyment. Z naszej strony też. Ja wiem, że my mieliśmy mocniejszy skład. Czerwiec był eksperymentalny. Ale... Czerwiec ja bym w ogóle odłożył, bo to było próbowanie różnych ustawień. Zaczyna się zgrupowanie w Warszawie, to tu i teraz. I jestem w poniedziałek w hotelu tym Hilton tak Double Tree, prawda, gdzie ta kadra jest. To jest za hotel kombinat, co tam jest z kongresów, spotkań, sal, hal, nie wiem, ludzi. Po prostu to tam zawsze, jak się przyjeżdża w poniedziałek na zgrupowanie, tam zawsze jest jakaś konferencja. Absolutnie, tak? Jestem pod wrażeniem tego, jak ten hotel funkcjonuje. No ale dobra, abstrahując od tego, bo ja widziałem tam, wiesz co, uśmiechniętych piłkarzy na czele z Robertem Lewandowskim. Wydawało mi się, że to będzie takie pozytywne. Wiesz dlaczego? Że są zawsze uśmiechnięci przed meczami, Robert. Wiesz co, i nie, bo zależy od ich sytuacji w klubach. A ja uważam, że ta sytuacja w klubach jest lepsza niż za Brzęczka i niż za Sołzy. I to bardzo chciałbym powiedzieć. O, odważna teza. Naprawdę. Sobie przejechać. Nie, oczywiście, wykażesz to, co lewy. Częsny wrócił po kontuzji. Bednarek nie gra w klubie. Kamil Glik gra w Serie B. Z całym szacunkiem nadal dla Kamila Glika, który... Ale to się nie zmieni, ale gra, ale nie jest rezerwowy. Jakub Kiwior, który jest dla nas odkryciem. Rewelacja. Fantastycznie się pojawił w ogóle. No brawo. Gra w Specji. Okej. Okay. Tak.
No, Bereszyński jest kapitanem Sampdorii. To jest w beznadziejnym okresie i będzie się broniła przez. Okej, ale Bereszyński to jest na tyle doświadczony piłkarz, że rozmawiałem z Łukaszem Piszczkiem, mówi Bereś da radę. Piłkowie gra w Arabii Saudyjskiej. Ale gra. W normalnych okolicznościach. Ale chociaż gra. Zastanawialibyśmy się, czy piłka z Ligi Arabii Saudyjskiej, która skończy granie za 4 mecze miesiąc przed mundialem, będzie w ogóle powinien. Zgadzam się, grać. No dobra. Teraz mamy inną sytuację, ale ja uważam, że mamy bardzo słabą sytuację kadrową. Powołujemy Łęgowskiego z Pogoni. Ale nie, to już jest decyzja trenera. Zalewski po kontuzji. Wiesz. Okej, ale Zalewski na koniec ma taki potencjał do grania w piłkę. Wygrał z Romą Ligę Konferencji jako podstawowy piłkarz Romy. Oczywiście pomógł mu, tak jak czasami tak w życiu jest, no pomogła mu kontuzja Spinazzoli. Natomiast on był podstawowym piłkarzem w drużynie José Mourinho, która wyeliminowała Leicester, kogoś tam jeszcze, wygrała finał z Feyenoordem. To jest Roma, w której on też będzie się liczył. Oczywiście, zobacz, miał kontuzję, wszedł na kilka minut z Atalantą Bergamo, a i tak trener Michniewicz, widząc jego potencjał piłkarski, brak kompleksów, granie do przodu, wejście w dribbling, prostopadłe zagrania, wystawił go w pierwszym składzie na nie jego pozycji. Nie odmawiamy mu tego. No i, dobra, a teraz tak. Przy kontuzji Recy to jest... Wypunktowałeś mnie, to pozwól, że ja spróbuję troszeczkę ciebie wypunktować. Piotrek Zieliński, życiowa forma. Nigdy nie był w takiej ciągłości dobrych meczów. To widać. Wygrał 2 razy w Champions League, gdzie był, jeśli nie najlepszy na placu, to jeden z najlepszych. Noc Maradony z Liverpool. Tak napisała Gazeta dello Sport. Absolutnie triumfator tego spotkania. Bramki, asysty 4-1 z Liverpoolem. Jedzie do Glasgow. No oczywiście wiesz, w mediach jest to, że nie strzelił 2 razy tego samego karnego, bo ten karny był powtórzony. Ale to jest profesor środka pola. Trafił w słupek, rozgrywał, grał swoje. Jak czytam recenzję w Gazeta dello Sport po tym spotkaniu, tworzył grę Napoli. Rozumiesz? No po prostu gość. Patrzę na ligę włoską, przyjeżdża jako triumfator nad mistrzem Milanem na San Siro, wygrywają 2-1 i Zielu nie pęka, gra w środku pola. Zielu jest w życiowej formie, nigdy takiej formy Zieliński nie miał. Milik, który miał się zakopać w tym Juventusie na ławce za dobre pieniądze, jest herosem, jedynym dobrym piłkarzem, chwalonym piłkarzem Juventusu w ostatnich tygodniach. Wchodzi do ligi, strzela bramki, czy ze Specją, czy ze Fiorentiną. W Paryżu postraszył Donnarumę z Benfiką, trafia do siatki. Milik jest w formie, której nie wiem, czy był, kiedy ostatni raz był, w 2016 może nawet. Rozumiesz? Następna sprawa. Piątek gra w Salernitanie. Świderski w Ameryce gra, strzela. No to nie jest tak, że nie ma. I zobacz, ja wymieniam tych piłkarzy, a jak z nich skorzystał Czesław Michniewicz, to jest naprawdę wielki wykrzyknik trzeba postawić. Jak skorzystał z tych piłkarzy, którzy są w formie? Bo Milik dostał 45 minut. Zapowiadał Czesław Michniewicz, spróbuje 2 ustawień. Całą drugą połowę graliśmy 2 napastnikami. Wiem, ale po meczu Czesław Michniewicz mówi wyraźnie, to nie funkcjonowało. Nie było współpracy Lewandowskiego z Milikiem. Milik oddał jeden strzał. To jest wypowiedź na alibi. To jest w moim przekonaniu. Wiesz dlaczego? Bo na koniec i albo jesteś ja wiem, że Czesław Michniewicz ma problem z ustawieniem. Ja też to mówił nawet na konferencji przed meczem, że nie funkcjonuje 2 napastników w Juventusie też. Moim zdaniem, i to znowu odwołam się do tego, co mówił wczoraj Michał Trela, co jakby, czym mnie kupił, co do mnie trafiło, Czesław Michniewicz daje wyraźnie do zrozumienia, że nie będzie grał 2 napastnikami. Tak mi się wydaje. Kiedy zapytałem go po meczu z Holandią, mówi, dużo większy problem naszym rywalom będą stwarzać szybcy, niewysocy, ruchliwy, dynamiczny, zmieniający się pozycjami Szymański z Zielińskim, niż 2 napastnik przy Lewandowskim. Wiem, że ty się nie zgadzasz. Radek, Radek, to jest horror, horrendum, to jest cierpienie dla lewego, to jest błąd zasadniczy. I ja uważam, że Czesław Michniewicz wstanie jutro rano i powie, że skład jest z 2 napastnikami. Rzucamy skład Romana na walię. Pokazujemy, od razu dyskutujmy na konkretach, jak według ciebie. Proszę cię bardzo. Powinniśmy. To nie jest skład, który ty uważasz, że zagra, tylko. Nie. Gdybyś chciał, żeby zagrał, tak? Nie, bo tu mam bardzo dużo znaków zapytania, jasne, jeśli chodzi o myślenie Czesława Michniewicza. Natomiast ja, mając tą kadrę, dokładnie tą, słuchaj, wiadomo, Szczęsny to jest bramkarz numer 1, natomiast Skorupski, bohater meczu ze Szkocją czy meczu z Holandią, zasługuje na to, żeby zagrać po raz kolejny i on na pewno nie zawiedzie, naprawdę. Para obrońców, tutaj nie mam żadnych wątpliwości, wydaje mi się, że żadnych wątpliwości nie ma Czesław Michniewicz. Glik i Kiwior. Kiwior jest
młody chłopak, który ma rozegranie, grę w kontakcie, gra w środkowego w trójce, ale może by partnerować Glikowi. Tu w ogóle nie mam żadnych wątpliwości. Kędziora to jest w ogóle dla mnie niesamowita zagadka. Jego relacja z Czesławem Michniewiczem i nastawienie Czesława Michniewicza do tego piłkarza. Bo przy tym, jakie on ma wady, to ma też zalety i to jest prawy obrońca, wszechstronny zawodnik, ograny w Champions League, grający teraz w Lidze Europy w Dynamie Kijów, walczący latem o Ligę Mistrzów w Dynamie Kijów i to nie jest tak, że oni wyeliminowali dwa kluby, wyeliminowali Fenerbahce i Sturm Graz i dopiero Benfica ich pozamiatała. Prawda o Kędziorze to jest piłkarz grający na tym międzynarodowym poziomie, czego wymaga Czesław Michniewicz. Pozycja ta jest kasza. To tutaj nie ma dyskusji co do mundialu. Zdrowy kasz gra prawego obrońcę. Ale jeśli chcemy wykorzystać, a mamy taką potrzebę, Bereszyńskiego na lewej, to Kędziora wchodzi na prawą obronę, Bereszyński idzie na lewą. Czwórka obrońców, co jest najbardziej naturalne dla nas. Ja też często zastanawiałem się, czy nie możemy grać trójką. Paulo Sousa pokazał, że możemy grać trójką i to mu się sprawdziło z Hiszpanią czy z Anglią. To nie jest tak, że my mu się to nie sprawdziło. Natomiast teraz nam się nie sprawdza. Wróćmy do czwórki, dajmy pewność tej drużynie, tym piłkarzom. Możemy grać, się wtrącę na szybko, możemy grać trójką. I mamy piłkarzy, którzy w klubach grają trójką, tylko że my później tą trójką, która w obronie jest piątką, z każdym tracimy gole. Tak, a wiesz dlaczego? Bo nie ma zrozumienia zachowania też wahadłowych piłkarzy. Rozumiesz? Jasne, że tak. Nie ma też dobrej współpracy w defensywie między wahadłowymi, a tymi półbocznymi stoperami. W ogóle ci piłkarze z naszego szkolenia, nawet jak oni są wykorzystani w trójce, i wiedzą to z... A dlaczego Skorupski, a nie Szczęsny? Może być Szczęsny. Nie, może być Szczęsny. Ja bardzo... Słuchaj, mega jestem fanem Szczęsnego. Uważam, że to jest bramkarz klasy europejskiej, że zawalił nam trochę euro, że nie miał najlepszego czasu w tamtym roku, ale teraz ja bym mimo kontuzji wystawił. Natomiast wiesz co, no dlaczego nie honorować Skorupskiego? Natomiast ciekawa jest druga linia. Ja bym powiedział, rzućmy ten obrazek, jeśli może... No właśnie, bo dużo kontrowersji wywołuje u ciebie obecność Żurkowskiego z boku. Ale wiesz co, to by była taka żelazna pięść, druga linia, prawda? Żurkowski, Krychowiak, Zieliński, Kamiński. Oni tutaj, zobacz, współpraca Żurkowskiego z Kędziorą, Kamińskiego z Bereszyńskim, zabezpiecza nam boki, te korytarze boczne. Zieliński to jest piłkarz, który nie gra w Napoli tak, jak gra w reprezentacji z Belgią czy Holandią. Zawieszony gdzieś przy Lewandowskim, czy samotnie, czy we dwójce z Szymańskim. Zieliński gra w trójce w środku pola w Napoli. On gra z Lobotką i Anguissą. To jest trójka, przed którą są dwóch skrzydłowych i środkowy napastnik. To jest w ogóle, to jest pozycja Zielińskiego, a nie wyżej. I teraz tak, wychodzisz na dwóch napastników i sam się zastanawiam. Ja nie wiem, czy nie zacząłbym Lewandowski, Świderski nawet. Świder pokazał, że pasuje do Lewandowskiego, umie szukać wolnych przestrzeni. Sam Lewy, dla prawdy futbolu, udzielając wywiadu, powiedział dwóch, zdecydowanie dwóch. A wiesz, że dlaczego? Wytłumaczył to. On powiedział tak, bo nawet jak się skoncentrują na mnie, to właśnie te wolne przestrzenie tworzą się dla drugiego napastnika. Co do Milika, słuchaj, jak chcemy w niego wątpić, to wątpimy, a być może to jest tak. Nie, pokażmy Walijczykom, wychodzimy Lewandowski, Milik, napastnik Barcelony i Juventusu, obaj w formie. Milik nie wykorzystał sytuacji. To się zdarza, ale czasami idziesz na przełamanie, jeśli chodzi o psychikę tego piłkarza. Zobacz, jaki ten skład ma potencjał w ofensywie. Żurkowski gra do przodu, rozwiązuje sytuację. Wiem, jego sytuacja klubowa jest trudna, natomiast to nie jest tak, że on w ogóle nie pograł i prawdopodobnie pogra przy obciążeniach Fiorentyny, która gra też w europejskich pucharach. Żurkowski gra do przodu, idzie do pressingu, odbudowuje ustawienie. Mówię językiem Czesława Michniewicza, bo wiesz, obcując, chodząc na te spotkania czy konferencje prasowe, słyszę, na czym zależy Czesławowi Michniewiczowi. To Żurkowski jest do grania Michniewiczowego i więcej, Czesław Michniewicz powiedział mi, jak w PZPN-ie z nim rozmawiałem, że przewiduje Żurkowskiego do grania w Cardiff z Walią, żeby też no, budować tego piłkarza w kontekście mundialu, bo on nam dziennikarzom na tym spotkaniu w PZPN-ie powiedział tak, ja z Żurkiem rozmawiałem przed powołaniem kadry i jego sytuacją klubową i powiedziałem, ty nie jesteś 26 na mundial, ty jesteś do składu na mundial, on tak budował Żurkowskiego, więc tym bardziej Żurkowski wydaje mi się, że wyjdzie w środku pola. Ja też nie rozumiem Kamińskiego na trybunach narodowego z Holandią, bo to jest piłkarz wyżej w hierarchii niż kilku innych, nawet niż Skóraś, który ma super moment, super. Ja tu się zastanawiałem nad Skórasiem, słuchaj, zastanawiałem się w kontekście tego składu.
to czemu nie Zalewskie na lewej pomocy? Słuchaj, też się zastanawiam nad nim. Żurkowski, Krychowiak, Zieliński, Zalewski, to zobacz, Żurkowski, Zieliński, Zalewski grają w piłkę. Nie bałbym się tutaj, zobacz, my mamy alternatywy. Chcemy, ja nie wiem na ile fizyczność po tej kontuzji Zalewskiego pozwala mu grać, ale też nie bałbym się grać Kamińskim. To jest chłopak, który jednak bardziej gra niż nie gra na wejście do Bundesligi. Jest to mega ciężka liga. Pokazał to przykład Wszołka odpalonego, Gumnego, który pół roku musiał czekać na swoją szansę. Puchacza, który grywa w Union Berlin, ale nie w Bundeslidze, tylko w europejskich pucharach, bo w Bundeslidze trener Urs Fischer... Roman, mówisz, że bardziej gra niż nie gra. No, ostatnie trzy mecze to jest 16 minut, cały mecz na ławce ale i 13 minut. No dobrze, a całość Kamińskiego? W pierwszym składzie miał jeden mecz z Schalke i chyba z Lipskiem wszedł na 45 minut, więc... Słuchaj, to jest Bundesliga. To jest Bundesliga, zobacz, Wszołek został wypluty przez Bundesligę. To jest Bundesliga. Na koniec ten chłopak wiosną będzie podstawowym piłkarzem Wolfsburga. Ja wiem, wiosną, powiesz, na koniec my też nie mamy idealnej sytuacji personalnej. Żurkowski jest na siłę w tej jedenastce. Być może Kamiński, okej, jak patrzysz na te liczby, trochę na siłę. Ja też pamiętam, ale umie grać w piłkę. Na walię, słuchaj, zrobił dobrą, bardzo dobrą. Fantastyczne. Miał udział w obu bramkach. Ale miał udział w obu bramkach Kamiński. Nie bałbym się wrzucić tutaj go do fajtu, bo on będzie biegał, walczył, starał się, atakował, zabezpieczał Bereszyńskiego. Słuchaj, to jest mój pomysł. Natomiast ja też uważam, że Czesław Michniewicz to jest taki gość, który teraz mózg mu pracuje na wysokich obrotach i on też wymyśli skład, który pozwoli nam wygrać. Nawet nie zremisować. Ja uważam, że to by był błąd, myślenie... Nastawienie na remis? Tak, nie. Jedźmy tam, wygrajmy. Spróbujmy ich ograć. My piłkarsko, przy całym szacunku dla Walii, ich rankingu, ich paru nazwiskach, my mamy lepszą potencjalnie kadrę niż Walijczycy. Ale pasja u Romana, to mi się podoba, to jest to, po to dyskutujemy. Dziękuję. O piłce, to jest reprezentacja Polski, to jest czas, który nas pasjonuje, ale powoli będziemy przechodzić też do tego, co się dzieje w innych zespołach i trochę będziemy przechodzić już do Mundialu. Jeszcze na koniec wrócimy do naszej rozmowy o meczu z Walią, natomiast teraz chcielibyśmy spojrzeć na to, jak wyglądają wyniki w Lidze Narodów też w innych grupach. Skupimy się na tej dywizji A, na tych zespołach, które będą walczyć na nadchodzącym Mundialu, które już za 57 dni, za chwilę te wyniki pokażemy. Ja mówiłem, też będziemy rozmawiać o Francji. Francja w czwartek tego samego dnia co Polska wygrywa z Austrią, odbudowuje się po nieudanym czerwcu. Dominuje nad Austrią, wygrywa po golach Mbappé i Giroud. Chorwacja również wygrywa z Danią 2-1. No i to, co działo się wczoraj, to jest też pasjonująca historia. Ta grupa trzecia dywizji A, to jest niesamowita historia, bo Węgrzy są o krok od awansu do Final Four Ligi Narodów. Wygrywają w Lipsku z Niemcami 1-0 po golu Szaloja, pięknym golu, gościa, który w poniedziałek będzie się żegnał w ogóle z reprezentacją, który nie gra w Bazylei, a jest podstawowym, kluczowym napastnikiem reprezentacji Węgier. Niesamowitą pracę wykonuje ten selekcjoner Marco Rossi. Z przeciętnych piłkarzy zbudował fantastyczną drużynę, która można? Tylko w 2000, to prawda, to nie jest tak, że bo u nas jest zawsze, przyjeżdża Holandia, oni są lepsi, oni grają w lepszych klubach i są w lepszej formie. Jasne, ale się da. Niemcy też grają w lepszych klubach i mają lepszych piłkarzy. Absolutnie. Słuchaj, Marco Rossi też, zobaczmy jego sytuację. Jaki bój wydali Węgrzy w grupie najtrudniejszej na Euro? Jak walczyli w naszej grupie? Tym bardziej trzeba docenić, że to my zajęliśmy drugie miejsce. Węgrzy mieli trochę problemów, ale jest zaufanie do trenera, do jego pomysłu personalnego, taktycznego, jego rozwiązań. I tu awans Węgrów do Final Four to byłoby historia. W tej grupie też. W tej grupie, prawda? Bo to jest grupa wielkich, największych nacji piłkarskich z punktu widzenia historii, ale też teraźniejszości. Tymczasem Anglicy po bolesnej porażce z Węgrami 4 bramkami w czerwcu teraz przegrywają z totalnie w ogóle przebudowanymi Włochami. Włosi, którzy też mają potężne problemy kadrowe, wygrywają z Anglią. Anglia bez Sztycha wychodzi ustawieniem też przedziwnym 3-4-2-1, takim jak my. Totalnie odbierając sobie atuty z tak fantastycznymi piłkarzami w ofensywie, wystawia Bukayo Sakę na lewym wahadle, wystawia Harry'ego Maguire'a, który nie gra w ogóle w klubie, zabiera jedno miejsce w ofensywie na rzecz trzeciego stopera. Nie wiadomo po co, kiedy grasz o utrzymanie. Gareth Southgate, czytam, że u Gareth'a Southgate'a to nawet Erling Haaland by przez to gole strzelać. takie wypowiedzi. No jest o włos od zwolnienia. Pewnie nie poleci, bo jednak angielska federacja też ma zaufanie do swojego trenera, który przecież doszedł do finału
finału Mistrzostw Europy i jednak da mu udowodnić swoje na Był w półfinale Mundialu, był w finale Euro. Wiesz co, wydaje mi się, że do finałów Mundialu, tego, który zaczyna się za 57 dni, jest nie do podważenia, no ale zależy, co tam zrobi, bo rzeczywiście to jest dramat dla Anglików. To jest absolutny dramat. Bez wątpienia. My natomiast zerkamy, no i kto wie, bo my oczywiście gramy z Walią o utrzymanie w tej lidze, ale odpukać, gdyby się nie udało, to może za chwilę znowu trafimy na Anglików. Ta druga dywizja wcale nie jest, dużo słabsza niż pierwsza. Tam są takie zespoły też jak Szwecja, Serbia i tak dalej. Można wymieniać. Natomiast my przejdźmy na chwilę do tego, co się dzieje wokół Mistrzostw Świata, bo te nadal wywołują dużo kontrowersji, dużo dyskusji. Czas na segmencik naszego programu, który nazywamy Qatar Newsletter. I pierwsze informacje są następujące. Wraca temat odszkodowań dla poszkodowanych robotników. Kolejni finaliści Mistrzostw Świata w Katarze naciskają na stworzenie funduszu, z którego byłoby wypłacane odszkodowania dla imigrantów robotników, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu przy budowie stadionów na Mundial oraz dla rodzin tych, którzy zginęli, jako że nie będą oni w stanie wywalczyć odszkodowań od firm budowlanych, które zatrudniają ich na miejscu. Zachodnie związki piłkarskie na czele właśnie z angielską FA apelują też FIFA o aktualne informacje dotyczące zmian w katarskim prawie kafala. Do grupy europejskich federacji planują też dołączyć USA, Kanada i Kostaryka. A piłkarze reprezentacji Anglii mają też spotkać się z grupą robotników w swojej bazie treningowej, kiedy już dotrą na miejsce, czyli w Katarze. Na związki piłkarskie naciska koalicja organizacji walczących o prawa człowieka, które wystosowały publiczny list do Gianniego Infantino i rozpoczęły w mediach społecznościowych kampanię Pay Up FIFA. Apelują o to, by 440 milionów dolarów, to co jest ułamkiem tego, co FIFA zarobi na Mundialu, a to jest kwota, jaka będzie wypłacona w premiach dla finalistów, by równowartość tej kwoty została również wypłacona tym, którzy ucierpieli podczas pracy dla Katarczyków na miejscu. Druga sprawa, specjalne opaski kapitańskie europejskich drużyn. 10 europejskich federacji rozpoczęło akcję One Love, która ma na celu walkę z dyskryminacją mniejszości seksualnych. Kapitanowie reprezentacji Anglii, Belgii, Danii, Francji, Holandii, Niemiec, Norwegii, Szwajcarii, Szwecji i Walii będą nosić wielokolorowe opaski z napisem One Love podczas najbliższych meczów Ligi Narodów UEFA, a finaliści Mundialu również podczas katarskiego turnieju. Akcja ma na celu zwrócenie uwagi na poszanowanie praw i bezpieczeństwo osób LGBTQ+. Na razie FIFA nie wyraziła oficjalnej zgody na taką manifestację. I to też jest sprawa kontrowersyjna, czy FIFA się w ogóle zgodzi, by takie opaski ci kapitanowie zakładali. Trzecia sprawa. FIFA przygotowała specjalną aplikację mobilną dla piłkarzy, o czym informuje również w swoim newsletterze skierowanym do przedstawicieli mediów. Wszyscy zawodnicy występujący na Mistrzostwach Świata w Katarze będą mieli dostęp do specjalnej aplikacji, w której znajdą informacje dotyczące swoich występów w formie statystyk, materiałów wideo, analizy przebiegniętego dystansu czy wykonanych zagrań. FIFA przygotowała taką aplikację tylko dla piłkarzy we współpracy ze zrzeszającą ich organizacją FIFA Pro. Turcja wyśle do Kataru 3000 policjantów. Na Mundialu w Katarze pracować będzie 3000 funkcjonariuszy policji przysłanych z Turcji, największego sojusznika Kataru w regionie. Będą oni pilnować porządku i bezpieczeństwa kibiców i piłkarzy. Tureckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych potwierdziło również wysłanie 100 funkcjonariuszy sił specjalnych, 50 saperów i 80 psów tropiących. Brzmi to wszystko bardzo poważnie. Należy się strzec. I ostatnia sprawa. Znamy autora oficjalnej piosenki Mundialu, hymnu Mundialu, jak to bywa czasami nazywane. Amerykański raper Lil Baby. Słuchasz? Masz playlistę na Spotify? Ale bardzo wspominam niektóre piosenki, jeśli chodzi o mundialowe. Gdzieś tam w Endless Summer też Euro pamiętam. Także to czasami to są takie proste rytmy, ale wpadają w ucho i gdzieś tam towarzyszą tej imprezie. Jestem ciekaw. Ja nie słyszałem jeszcze tej piosenki. Te jingle zawsze towarzyszą Mistrzostwom Świata, zapadają nam na takie... Rozumiem, że jeszcze go nie słyszeli. Nie usłyszymy go dzisiaj jeszcze, tak? Znaczy, wiesz co, możesz sobie otworzyć. My nie puścimy, chyba nie mamy takich... Ale jest już ten hymn. Właśnie ten pan, Lil Baby, będzie autorem oficjalnego hymnu. Utwór pod tytułem The World Is Yours. Ma pojawiać się sukcesywnie w 8 różnych wersjach aranżacyjnych. Premiera pierwszej miała miejsce w piątek, czyli wczoraj. Wykorzystano w niej sample z popularnego utworu Everybody Wants to Rule the World grupy Tears for Fears z lat 80. Patrzcie, co robi Mundial. Nawet. Lil Baby wystąpi 20 listopada na ceremonii otwarcia mistrzostw. A teraz już drugi segment, czyli z obozów finalistów. Sprawdzamy, co się dzieje u finalistów Mistrzostw Świata, również z naciskiem na naszych rywali, bo jeden z użytkowników na początku naszego programu pisał na czacie: w Meksyku się z nas śmieją i rzeczywiście coś w tym jest, ale o tym za chwilę. Na początek Francja, o Francji porozmawiamy. Kylian
Mbappé wygrał spór z francuską federacją. Wrześniowe zgrupowanie to dla finalistów Mistrzostw Świata czas wypełniania również obowiązków sponsorskich. Nie inaczej wygląda to u nas, choćby wczoraj nagrywano też spoty dla głównego sponsora reprezentacji. We Francji nastąpił jednak rozłam po tym, jak jedna z jej gwiazd, a więc Kylian Mbappé właśnie, odmówił udziału w sesjach fotograficznych dla dwóch ważnych sponsorów francuskiej federacji. Firmy bukmacherskiej oraz sieci fast foodów. Poparła go reprezentacyjna starszyzna, a sam Mbappé po meczu z Austrią powiedział, że reprezentował stanowisko pozostałych zawodników. Tylko, że on nie bał się wystąpić, bo jest przyzwyczajony do tego, że jest krytykowany, jak stwierdził. Ostatecznie wziął udział w sesji, ale swój cel osiągnął. Związek oficjalnie obiecał, że przyjrzy się proponowanym przez piłkarzy zmianom w umowie o prawa wizerunkowe. Ta dyskusja o pieniądzach. U nas była wcześniej. U nas była parę lat temu. Tak, tak. Pamiętamy to doskonale. Z obozów finalistów Mundial nie dla francuskiego pomocnika, zostając jeszcze na chwilę przy reprezentacji Francji. Mbappé strzelił pierwszego gola w meczu z Austrią, drugiego zdobył Olivier Giroud. I było to już jego 49. trafienie w trójkolorowych barwach. Brakuje mu tylko dwóch goli, by wyrównać rekord najlepszego strzelca w historii reprezentacji Francji, którym jest... Henry. Tak jest, już tylko dwóch bramek brakuje. Giroud, co za czasy, niesamowite. Kto wie, może na mundialu. Giroud jest niesamowity. Tak jest. Oglądam Milan, co on wyprawia. Naprawdę, jego siła fizyczna, umiejętności, strzał głową, charyzma. Świetny napastnik, on ma 35 lat, no więc też pokazuje, że w tym wieku można grać piłkę. Kiedyś się dawno kończyło karierę, już było po karierze, a tu można podbijać świat piłkarski. W czerwcu Francuzi mieli Benzemę w składzie i były ciężary i było nie najlepiej, a teraz Karim Benzema kontuzjowany, nie ma Benzemy, nie ma problemu. Cytując klasyka, jest Giroud, on zdobywa bramki, Francuzi wygrywają, natomiast złą wiadomością dla Didiera Deschampa jest kontuzja Boubacara Kamary, klubowego kolegi Matiego Kasza i Jana Bednarka. Pomocnik Aston Villa doznał kontuzji kolana i prawdopodobnie nie zdąży wrócić do zdrowia na Mistrzostwa Świata, ale oni taką głębię składu mają, że tam spokojnie mogliby nam paru pożyczyć, powiem tak, i to bez szkody dla reprezentacji Francji. Nie mówię tylko o środkowych pomocnikach. Cristiano Ronaldo nigdzie się nie wybiera. Zaglądamy do Portugalii, która dzisiaj zagra swój wyjazdowy mecz z Czechami w ramach pierwszych z tych dwóch meczów Ligi Narodów. Ta grupa gra jako ostatnia, widzieliśmy to wcześniej na grafice. A w ostatniej kolejce czeka nas mecz Portugalia-Hiszpania. To też będzie kapitalne starcie. Wracając do tematu. Mimo 37 lat na karku, Cristiano Ronaldo nie planuje kończyć reprezentacyjnej kariery. Nadal czuję się zmotywowany i mam duże ambicje. Jestem w drużynie z wieloma młodymi zawodnikami z niezwykłą przyszłością. Zakładam, że nadal chcę być częścią drużyny i godnie reprezentować Portugalię na Mundialu w Katarze oraz na Euro 2024. Powiedział zdobywca rekordowych 117 bramek w narodowych barwach. I Guillermo Ochoa, przenosimy się do Meksyku. On też chce grać dalej. Rówieśnik Ronaldo, meksykański bramkarz Guillermo Ochoa, poszedł o krok dalej i zadeklarował, że chce wystąpić na Mistrzostwach Świata w 2026 roku, których jego ojczyzna będzie jednym ze współgospodarzy. Na razie przed nim Mundial w Katarze, który będzie dla niego piątym w karierze. Żaden piłkarz w historii nie był powołany na 6 kolejnych turniejów o Mistrzostwo Świata. Szanse, by osiągnąć to w 2026 roku, ma nie tylko Ochoa, ale też jego rodak Andres Guardado oraz wspomniany Ronaldo, Lionel Messi i Sergio Ramos. Natomiast bramkarzowi pewnie będzie to osiągnąć najłatwiej. Co tu kryć? Zostajemy w Meksyku, bowiem Meksykanie, tak jak mówiliśmy, nie boją się Polski. Nie jesteśmy faworytami naszej grupy, a tym bardziej całych mistrzostw, ale możemy być czarnym koniem, deklaruje Ochoa. Kapitan i 129-krotny reprezentant El Tri. Na razie Meksykanie są pełni optymizmu, patrząc na to, jak prezentuje się reprezentacja Polski. Kilka opinii tamtejszych dziennikarzy po meczu Polska-Holandia zebrał Michał Matlak, obserwujący meksykański futbol. Warto obserwować go na Twitterze. Zerknijmy zatem. Drużyna funkcjonuje tak jak przed miesiącami, drużyna Polski. Bardzo kiepsko, mizernie w obronie i bez pomysłów na stwarzanie zagrożenia. Ta reprezentacja Polski jest okropna. Ich pomysł to cofnięcie się i kontratak, ale nawet tego nie robią dobrze. Na podstawie tego, co Polska pokazuje na boisku, tylko Iran z 2006 roku był słabszym pierwszym rywalem Meksyku na Mundialu. To są niektóre z opinii, które zebrał na Twitterze Michał Matlak, opinie meksykańskich dziennikarzy. Co tu kryć? Takie są fakty na ten moment. Z faktami nie będziemy dyskutować. Na koniec zaglądamy do Argentyny. Argentyna wczoraj wygrywa 3-0. Kontynuuje serię 30, to było 35. zwycięstwo z rzędu reprezentacji. Przepraszam, nie przegrany mecz, a nie zwycięstwo. Przegrany, tak. 35. z rzędu mecz bez porażki. Natomiast ma również duże problemy gospodarka Argentyny. Przede wszystkim z pędzącą inflacją.
Wokół reprezentacji panuje względny spokój i optymizm. Jedynym, co mogłoby popsuć nastroje kibiców w ostatnich dniach, były niedobory albumów i naklejek Panini przed mundialem. W tym celu odbyło się dwugodzinne spotkanie Ministerstwa Handlu i Związku Kiosków w Argentynie z dostawcą albumów, mające na celu rozwiązanie problemów. W Polsce albumy trafią do sprzedaży 20 września. Ale wiesz co? Września. Ja się nie dziwię, bo przez to, że w Polsce był komunizm, te Panini nie było w latach 70. czy 80., a to jest niesamowite, jak kultura tych naklejek jest rozpowszechniona w niektórych krajach. Ja muszę powiedzieć, że po latach kupiłem takie wielkie albumy, jakby pokazujące wszystkie Panini w historii, jeśli chodzi o turnieje finałowe. Fantastyczny to jest przegląd takiej historii. Nie wiem, jak wyglądał Grzegorz Lato w 74., 78., 82., prawda? Gdzieś można sobie przypomnieć te nazwiska, jak wyglądał młodziutki Boniek, prawda, w 78, a jak później. I rzeczywiście całą tą historię, 2002, mówiłeś o tej drużynie reprezentacji polskiej, też popatrzeć na te nazwiska. Ten mundial jest bliski w sercu, bo no, po pierwsze mieliśmy przerwę, a po drugie to był mój drugi mundial jako dziennikarz, bo byłem na mundialu we Francji i finał ze Stade de France na trybunach oglądałem. To było niesamowite, jak podali nam składy i okazało się, że nie gra El Gordo, Ronaldo, a później nagle okazało się, że się objawił, przywieźli go na stadion i zagrał. Szkoda, że tego protokołu meczowego nie zatrzymałem sobie. Tam chyba nie pamiętam, jakiś skrzydłowy miał za niego wejść. Natomiast na 2002 to ten mundial był mi bardzo bliski, bo rzeczywiście miałem okazję komentować ten mundial, mecze biało-czerwonych, a też finał później na stadionie w Japonii pomiędzy Brazylią a Niemcami. Także było to bardzo ciekawe. No, rozumiem, że to jest to zdjęcie pokazujące tą naradę w sprawie Panini. Tak. Michał Borowy, który śledzi uważnie z kolei to, co się dzieje w argentyńskim futbolu, jego też warto obserwować przed Mistrzostwami Świata. To są dwa takie kompendia wiedzy na temat Meksyku i Argentyny. Michał Matlak i Michał Borowy. Zresztą łączyliśmy dzięki się z oboma Michałom będziemy znali składy takie. Tak, bez wątpienia. Michał analizuje, komentuje składy reprezentacji Argentyny, również to, jak wyglądała ona wczoraj w meczu z Hondurasem, bo teraz możemy sobie przejść jeszcze do grafiki pokazującej wrześniowe wyniki, ale też plany naszych grupowych rywali, a więc Argentyny, Meksyku i Arabii Saudyjskiej. Pamiętajmy, że to Arabia Saudyjska będzie naszym drugim rywalem, oby w kluczowym dla nas meczu, który może nam zapewnić już wyjście z grupy, oby tak to się ułożyło. Taką mamy nadzieję. Wczoraj Arabia Saudyjska o godzinie 20 w Mursi, bo tam podobnie jak w czerwcu stacjonuje, grała z Ekwadorem. Zremisowała 0-0 z drużyną, która też jedzie na mundial i to pewnie wysoko zajęła trzecie miejsce w strefie Ameryki Południowej, Ekwador. Więc naprawdę tutaj to nie są Leszcze również, Arabia Saudyjska. A dzisiaj w nocy Argentyna, no właśnie, zaliczyła ten 35. mecz bez porażki, pokonując też bardzo pewnie i spokojnie, jak to powiedział ich selekcjoner Lionel Scaloni, zgodnie z planem Honduras 3-0. Dwie bramki Leo Messiego i do tego jeszcze trafienie Lautaro Martineza. Co tu kryć, z Argentyną faworytami raczej nie będziemy. Dzisiaj w nocy o godzinie 3 Peru zagra z Meksykiem. Również starcie dwóch finalistów. Nie, Peru nie jedzie chyba na mundial, z tego co pamiętam. To jest do sprawdzenia. No nie jedzie, bo odpadło w tych barażach interkontynentalnych. Tak jest. Ale gra z Meksykiem. No właśnie, i warto się przyjrzeć też temu, jak wygląda Meksyk. Następnie Arabia Saudyjska 27 września gra ze Stanami Zjednoczonymi, które wczoraj dość niespodziewanie uległy Japonii w meczu towarzyskim 0-2. Argentyna gra w Nowym Jorku z Jamajką. Wczoraj ponad 60 tysięcy ludzi na stadionie oglądało występ reprezentacji Argentyny. Oni grają w Stanach Zjednoczonych. Podobnie jak Meksykanie, oni w Kalifornii stacjonują i tam będą rozgrywać swoje mecze. Wiadomo, siłą rzeczy przy wielu swoich kibicach. Oni z kolei zmierzą się z Kolumbią 28 września, a więc w przyszłym tygodniu na początku warto przyglądać się temu, jak wyglądają nasi grupowi rywale. I jeszcze tylko wyniki ostatnich meczów towarzyskich pozostałych finalistów. Zaczął wczoraj to wszystko Kamerun, który dość niespodziewanie przegrał u siebie z Uzbekistanem 0-2. Finaliści Mistrzostw Świata. Korea Południowa zremisowała z Kostaryką 2-2. Japonia, tak jak mówiliśmy, wygrała z USA 2-0. Urugwaj również niespodziewanie uległ Iranowi
0-1. Brazylia, Ghana 3-0. Niesamowicie ofensywny skład reprezentacji Brazylii. Zerkałem na to spotkanie. Tam wyszli z trójką ofensywną z przodu Vinicius Junior, Richarlison z przodu i Rafinha na prawej stronie. Neymar na dziesiątce i jeszcze za nim Paqueta i Casemiro. Także grali bardzo ofensywnie, dominowali Ghanę absolutnie. Ciekaw jestem tej Brazylii. Wygrali 3-0, dwie bramki Richarlisona, który bardzo dobrze wyglądał na dziewiątce i z rzutu rożnego Marquinhos, ale za wszystkie sznurki pociągał oczywiście Neymar, dwie asysty tego piłkarza. I jeszcze Maroko wygrywa z Chile 2-0. Maroko również finalista Mistrzostw Świata, a Chile prawdopodobnie nasz listopadowy rywal. Chile, które ostatecznie nie weszło kuchennymi drzwiami, mimo odwołań wielu wobec reprezentacji Ekwadoru. O tym informowaliśmy w zeszłym tygodniu. No czekamy oficjalnie na potwierdzenie, z kim będziemy się mierzyli w listopadzie. Czekamy również na niedzielny, jutrzejszy. Chyba potwierdzone to zostało. Z Walią. Ostatecznie Chile jednak. Jeszcze tam nie jest to chyba podpisane, bo był u nas w zeszłym tygodniu Łukasz Wachowski, mówił, że jeszcze tam trwają rozmowy. Chile chyba trochę więcej sobie krzyknęło niż pierwotnie zakładano. Ja chyba widziałem wypowiedź Cezarego Kuleszy w wywiadzie z Pauliną Helewską na Narodowym. Wydaje mi się, że potwierdził, że będzie to Chile, ale 99,9% jest tak, że to będzie Chile. Być może rzeczywiście jest to już kwestia potwierdzona. Wracając jeszcze na koniec do meczu z Walią. Widzieliśmy, Roman, jaki skład chciałbyś zobaczyć. A jak sądzisz, jaki zobaczymy? Czy rzeczywiście Czesław Michniewicz wstanie, coś mu przeskoczy, cytując klasyka, i uzna, że jednak nie będziemy grać 3-4-3, że jednak tak naprawdę w ostatni moment przed mundialem coś zmieniamy, że jednak wracamy do czwórki. Jak ty sądzisz, jak to będzie? Zmieni. Ale nie, że wiem, tylko spekuluję. Natomiast spekuluję, ponieważ robił to Czesław Michniewicz. Zobaczę w Glasgow ze Szkocją, zagrał trójką, to mu się nie sprawdziło. Na Szwecję wyszedł czwórką. Później z Holendrami też, gdy trzeba było walczyć, chyba bez i Glika i Lewego, ten mecz z Holendrami był przecież rozgrywany, to też przeszedł na czwórkę. Także wydaje mi się, że czwórka jest ewidentna. Pytanie oczywiście, kto zagra prawego obrońcę, bo no Kędziora z trybun, ale ja bym się nie bał. No, na koniec trener może powiedzieć, dobra, teraz jest twój czas, wchodzisz do składu i grasz. Następna sprawa, no co do zestawienia linii pomocy, no to tutaj można przy naszych problemach, ale naszych możliwościach, no można sobie wyobrazić troszeczkę inną pomoc niż ja wystawiłem. Mhm. Ale też wiesz co, ja sobie trochę nie wyobrażam takiego brnięcia w niegranie dwoma napastnikami. Mhm. Naprawdę, to by było zgubne, bo widzisz, to wręcz zatruwa atmosferę w tej drużynie, jakby pozbawia nas możliwości, tak? To my na koniec jesteśmy skazani na to, co zagrają rywale. A może rywal wreszcie byłby skazany na to, co my zagramy, tak? Mając Zielińskiego, mając Świderskiego i Lewandowskiego, albo zamiast Świderskiego Milika, to niech ten rywal się boi, co my wyjdziemy. Poza tym to jest tak, słuchaj, cały czas nastawianie się, że to rywal ma przejąć inicjatywę. Nawet we Wrocławiu Walia nam zabierała piłkę. I to też było trochę przerażające, prawda? Wynik na koniec się zgodził, ale gra do końca się nie zgadzała. To zobacz, jak ta drużyna rozgrywała mecz ze Szwecją. Trudny, w deszczu, przy stresie, odpowiedzialności, z tym Góralskim, który popełnia faul, mógł być orsatą, mógł mu czerwoną dać. Na koniec wytrzymał te parę minut, zmiana w przerwie, wrzucony jest Krychowiak. I teraz tak, strzelamy bramkę na 1-0 i idziemy po kolejną bramkę. Przecież bramkarz Szwedów to obronił 3-4 takie piłki, których naprawdę Lewy go tam sprawdził z dwa razy, ktoś jeszcze. Dobijamy ich po akcji Piotrka Zielińskiego. Jest 2-0, już wiadomo, że my jedziemy na mundial. Czyli my też, Szczęsny się wykazał przy 0-0. Jest potrzeba czasami wykazania się polskiego bramkarza, ale to każda drużyna potrzebuje klasowego bramkarza, żeby coś wygrywać, choćby mundial, czy później coś na tym mundialu ugrać. Natomiast też nie skazujmy się na to, że my tak, będziemy przesuwać i patrzeć, co zrobi Walia, no bo to by był horrendum. Ja sobie tego nie wyobrażam. Ja jutro uważam, że my zagramy naprawdę odważny mecz. W innym ustawieniu taktycznym niż z Holendrami w Warszawie. Mam nadzieję, że zagramy odważny mecz, natomiast nie podzielam twojej wiary w to, że zmienimy ustawienie taktyczne. Wydaje mi się, że będziemy trwać przy tym 3-4-3. Tak, pytacie na czacie, jak gra... Łapiesz za głowę, Roman. No nic, no. Tak mi się wydaje. Ciekaw jestem, na czyje wyjdzie. Jak poznamy ten skład jutro około godziny 19.30, 19.15, to będziemy dużo mądrzejsi. Wtedy dopiero się zaczną dyskusje. Co też znowu selekcjoner wymyślił. Będziemy się uważnie przeglądać. Teraz reprezentacja jest w drodze do Walii. O godzinie 11 wyleciała. O godzinie 17.15 polskiego czasu odbędzie się konferencja prasowa. Sprawdzę, czy już wiadomo z kim. Kto będzie jej gościem.
Wojciech Szczęsny, proszę bardzo, to będzie okazja porozmawiać. Czyli Szczęsny gra. Czyli Szczęsny w bramce, czyli wydaje mi się, że będziemy już, o ile czerwiec był czasem eksperymentów, o tyle już będziemy starali się wystawiać najsilniejszą możliwą jedenastkę w kontekście również nadchodzącego mundialu, bo o tym w tym programie przede wszystkim rozmawiamy. Live z konferencji będzie również u nas. Pewnie zaczniemy tak jak zawsze około pół godzinki przed startem konferencji, będzie o czym dyskutować. Tomek Wodarczyk, Janusz Basałaj tutaj sobie na ten temat podyskutują, tak jak my dzisiaj z Romanem. Ta dyskusja była bardzo ciekawa i żywiołowa. Bardzo mnie cieszy. Futbol nas cały czas kręci i nas pasjonuje, a to jest najważniejsze, żeby ta pasja była, oby nie zabijała reprezentacja Polski tej pasji w kibicach i w dziennikarzach, obyśmy zagrali. Ale uważnie. Lekko zdołowani jesteśmy, nie? Jesteśmy, po tej Belgii, po tej Holandii, to zaczynamy troszeczkę łapać dołek, a to jest w futbolu, nie o to chodzi. Tak jest, wyskakujmy z tego dołka. Jutro gramy z Walią na wyjeździe o utrzymanie w dywizji A Ligi Narodów, o dobre rozstawienie przed eliminacjami, przed losowaniem eliminacji Euro 2024, przede wszystkim o jakieś odpowiedzi i o lepsze nastroje przed Mistrzostwami Świata. Po meczu Walia Polska live na meczykach. Startujemy około godziny 22:35 wraz z końcowym gwizdkiem spotkania na Cardiff City Stadium. Nie gramy na Millennium Stadium, tylko na stadionie Cardiff City w Walii. A dzisiaj, tak jak mówimy, konferencja prasowa o godzinie około 16:45 startujemy z naszym live'em. Będzie Janusz Basałaj. Do zobaczenia. Prosimy oczywiście o łapki w górę, o subskrypcję i zapraszamy na zaprzyjaźnioną prawdę futbolu. Kochamy piłkę, dyskutujemy o niej i trzymamy kciuki mimo wszystko za reprezentację Polski zawsze do końca. Do zobaczenia. Odwagi, trenerze.